Keto Wtorek, odcinek 24. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego przeprowadziłam 3-dniowy post kilka dni temu. Post jest metodą znaną od wielu, wielu lat, natomiast coraz rzadziej praktykowaną. Jest on prosty, za darmo i nie wymaga od nas czasu, no bo nawet ten czas, który poświęcamy na jedzenie i przygotowywanie jedzenia, jego nie ma. No chyba, że ktoś po prostu podczas postu cały czas myśli o jedzeniu, a no tak, jak wiecie, może się zdarzyć, no to rzeczywiście to może nam pochłonąć trochę czasu i energii. Natomiast jest to bardzo proste narzędzie, które niewiele osób stosuje. Natomiast dużo jest trendów i dużo o tym poście się mówi. On się stał teraz taki dość, nawet powiedziałabym, modny, popularny i jest bardzo wiele odmian postu. Ja już kiedyś nagrywałam o postach okresowych film na YouTubie, możecie sobie go odnaleźć. Natomiast mam w planie też nagrać właśnie taki przekrój przez różne rodzaje postów. Jeżeli taki temat Was interesuje, to dajcie znać, być może zrobimy z tego jakąś serię. Ale dziś opowiem Wam o moim doświadczeniu z postem 3-dniowym. I dlaczego on jest warty uwagi. Przede wszystkim jest taki profesor Walter Longo, który na Uniwersytecie Południowej Kalifornii prowadzi od wielu, kilkudziesięciu już chyba lat badania właśnie dotyczące różnego rodzaju postów. I w 2018 roku było opublikowane takie wyniki dość długiego, bo trwającego 6 miesięcy badania na myszach i na pacjentach nowotworowych, których właśnie poddawano takim 3-dniowym postom. I co się okazywało? Okazywało się, że zachodzi proces, jak w każdym poście, autofagii, czyli takiego oczyszczania się organizmu, ale także właśnie w tym czasie zmniejszała się ilość białych krwinek, czyli leukocytów. I leukocyty to są krwinki, które są krwinkami układu immunologicznego, inaczej odpornościowego, czyli odpowiadają za prawidłową odporność naszego organizmu. Jeżeli mamy choroby autoimmunologiczne na przykład, czy choroby nowotworowe, czy wiele innych, bardzo często właśnie nasz układ odpornościowy źle funkcjonuje. Co się okazało po takim poście? Ilość tych białych krwinek drastycznie spadła. Ale po zakończeniu tego postu ona wzrosła i były to nowe, dopiero co mocno wytworzone białe krwinki. I jakby takie były wnioski, że bardzo oczyszcza nasz układ odpornościowy. Te krwinki, które już, że tak powiem, nie domagają, po prostu są się... Jakby następuje właśnie proces ich oczyszczenia autofagii, czyli po prostu organizm je zjada, bo szuka energii z dodatkowych innych źródeł niż pokarmu, którego nie dostarczamy, a później odbudowuje sobie fantastycznie ten układ odpornościowy. I mówi się nawet, że właśnie te 72 godziny resetuje nasz układ odpornościowy. Mi ostatnio na tym bardzo zależało, już mówię dlaczego. Ja od dziecka mam skłonności alergiczne i teraz, no, 2 miesiące temu przeprowadziliśmy się z Warszawy i zaczęłam odczuwać różne dolegliwości, których już dawno, dawno nie miałam, bo w stanie ketozy praktycznie wszystko mi się już kilka lat temu ładnie ułożyło. Natomiast, może widzicie, pod okiem przesuszona skóra, różne swędzące miejsca, więc po prostu czułam, że nie jest dobrze i nie wiedziałam tak naprawdę, w czym tkwi przyczyna. Czy to jest jakiś stres związany z przeprowadzką, który zawsze jest, czy to może była kwestia odżywiania, no ale tutaj w sumie niewiele się zmieniło. Miałam jedno podejrzenie o nabiał, którego trochę więcej ostatnio jadłam, a on dawniej mnie uczulał. Albo może po prostu zmiana miejsca i jednak to, że teraz tutaj jest troszeczkę inne powietrze, też na mnie źle wpłynęło. I po prostu próbowałam różnych rzeczy i mówię, dobra, koniec, muszę po prostu przejść na głodówkę. I powiem Wam, że tak naprawdę w dużej mierze mamy to w głowie, bo ja nieraz planowałam, że a, to może sobie zrobię taki 24-godzinny post. Nie zawsze mi to wychodziło. W stanie ketozy wychodzi nam to znacznie łatwiej, bo łatwiej jest pościć, jeżeli już nasz organizm potrafi korzystać z ciał ketonowych. Natomiast po prostu teraz postanowiłam, że po prostu nie ma. Jutro nic nie jem, 3 dni nic nie jem, koniec. I naprawdę po prostu ten post przeszłam bardzo łatwo. Był to post o wodzie. Piję w tym czasie wodę i dodatkowa rzecz, którą robię, to dostarczam swojemu organizmowi elektrolitów.
Te elektrolity są w formie u mnie soli kłodawskiej i od jakiegoś czasu również to samo polecam moim podopiecznym. Używam kryształków soli, bo ja bardzo nie lubię smaku słonej wody, więc te kryształki po prostu łatwiej jest przełknąć. I naprawdę czułam się bardzo dobrze i nic mi się podczas tego postu nie działo, normalnie pracowałam, więc było wszystko super. I co najciekawsze, to co może widać pod moim okiem, nawet nie używam za bardzo teraz kosmetyków do makijażu, zniknęło mi już drugiego dnia postu. Myślałam nawet, żeby przedłużyć ten post, bo kiedyś pościłam najdłużej chyba 5 czy 6 dni, natomiast ta ostatnia noc była, mocno się nie wyspałam i spałam bardzo krótko, a wiadomo, post jest dodatkowym stresorem dla organizmu i dobrze jest pościć, jeżeli jesteśmy wypoczęci, a nie jakoś mocno zestresowani czy niewyspani, więc po prostu rano wiedziałam, że czekają mnie konsultacje, jeszcze wyjazd do Krakowa, więc po prostu ten post przerwałam. Co znaczy, że nie pościłam 72 godziny, tylko 62 godziny, ale już czułam jakby efekty tego postu i osiągnęłam to, o co mi chodziło. Naprawdę po prostu czułam się o wiele lepiej, nie miałam żadnych dolegliwości skórnych. I to też jest fajna rzecz, że po prostu warto słuchać swojego organizmu. Czasem się nastawiamy na, nie wiem, 3 dni postu, ale nie każdy też na samym początku może tak długo pościć. Więc czasem może jeden dzień, może dwa. Wielu moich podopiecznych, którzy właśnie wchodzą w stan ketozy i stosują tą tak zwaną turboadaptację, tutaj odsyłam Was do filmu, który nagrałam na ten temat, na początku ja mówię, nie zakładaj, że będziesz pościć 3 dni, załóż sobie jeden, zobaczysz, jak się będziesz czuć. Ale właśnie większość osób, używając elektrolitów i wody i też oleju MCT, który polecam, jeżeli chcemy szybciej wejść w ketozę, po prostu aż nie wierzy, że tak długo wytrzymuje i bardzo wiele osób nawet 3 dni rzeczywiście wytrzymuje na tym poście. I tutaj to, co każdy mówi, najważniejsze to wygrać ze swoją głową, więc mnie praktycznie cały dzień nie było, całe te dnie nie było w domu. Byłam w biurze, nie miałam tutaj dostępu do jedzenia, tylko woda i sól, więc to już nam ułatwia. Po prostu nie wystawiaj się, jeżeli możesz, na kuchnię i na jedzenie. Ja przygotowałam dla mojej rodziny dzień wcześniej, po prostu 3 godziny wieczorem przygotowywałam posiłki, żeby mieli do przodu. Sami sobie też świetnie mogą poradzić w kuchni, jak mnie nie ma, więc po prostu nie gotowałam i nie miałam styczności z jedzeniem. Z takich rzeczy, które zaobserwowałam, to zawsze się u mnie zdarza, to jest to, że jest mi zimno. No po prostu wychładza się troszeczkę nasz organizm, więc warto się dogrzać albo się cieplej ubierać. Albo ja teraz już mam bieżnię w biurze, więc tak zwany walking desk, więc po prostu dużo chodziłam i tym sposobem nie było mi zimno. I ta umiarkowana aktywność fizyczna podczas postu też bardzo fajnie się sprawdza. Ja jeszcze dodatkowo, żeby szybko usunąć toksyny z mojego organizmu, które przypuszczałam, że tam się znajdują, zastosowałam sobie wieczorem chyba jeden raz, udało mi się iść do sauny, która dodatkowo jakby właśnie ten proces oczyszczania organizmu wspomaga i przyspiesza. No i po 62 godzinach zjadłam swój pierwszy posiłek. I teraz tak, mierzyłam sobie glukozę i mierzyłam sobie ciała ketonowe, bo to też nie jest zupełnie bezpieczne i też nie polecam Ci robić jakichś długich postów, już nie mówiąc o tym, jeżeli jesteś w ciąży, czy masz dużą niedowagę, czy karmisz piersią, czy może masz jakieś poważne jednostki chorobowe, to na pewno nie. Natomiast nawet osoby zdrowe, jakby warto robić to pod kontrolą specjalisty, warto wcześniej sprawdzić, czy na pewno możemy pościć, chociaż ja uważam, że tak osobiście, że lekarze często przepisują różnego rodzaju leki, które okej, leczą, ale mają wiele skutków ubocznych i czasem może warto byłoby przepisać po prostu post. Według mnie jest on bezpieczniejszy, natomiast zupełnie Cię do tego nie nakłaniam. Co ważne, ten cukier nam spada oczywiście, mamy coraz niższy poziom glukozy we krwi, coraz wyższy poziom ciał ketonowych, no bo one są produkowane po to, żeby dostarczyć nam energii. I ja zmierzyłam sobie rano właśnie poziom glukozy, wynosił on 72, więc był na stabilnym poziomie. Jeżeli byłby dużo, dużo niższy, to wtedy pewnie czułabym się gorzej. Także był on niski, ale to był dobry poziom, a moje ciała ketonowe wynosiły, uwaga, uwaga, 5,2. Więc jak widzicie, były one naprawdę wysokie. Jeżeli na co dzień mielibyście takie ciała ketonowe, no to oznacza, że najprawdopodobniej za bardzo się głodzicie. Natomiast podczas postu to jest normalny objaw. Później zjadłam śniadanie. Dobrze, żeby takie śniadanie miało sporo wartościowego białka, dlatego u mnie znalazła się tam makrela, znalazło się tam jajko, znalazły się tam polifenole właśnie z zielonych warzyw. I to śniadanie było głównie białkowo-tłuszczowe. Było tam bardzo mało węglowodanów,
Więc jak zmierzyłam sobie po tym śniadaniu poziom cukru, to on był na tym samym poziomie, 72, więc w ogóle mi ten cukier nie podskoczył. Później jeszcze, w ramach eksperymentu, po około 5 godzinach zmierzyłam sobie i glukozę, i ciała ketonowe i u mnie ta glukoza nawet jeszcze delikatnie spadła do 68, natomiast ciała ketonowe były na poziomie 3,1, czyli jak widać zaczęłam jeść, zaczęłam jakby dostarczać swojemu organizmowi energię, więc on automatycznie obniża te ciała ketonowe we krwi. I teraz być może zastanawiacie się, dlaczego w takim razie dalej mam coś pod okiem. Otóż wszystko było świetnie, czułam się bardzo dobrze, następnego dnia też się czułam bardzo dobrze. Natomiast miałam takie przypuszczenie, że może rzeczywiście ograniczę na razie nabiał i żeby sprawdzić, czy po prostu to nie jest przyczyna mojego gorszego samopoczucia. Drugiego dnia po zakończeniu postu zjadłam trochę oscypka po moich dzieciach, nawet nie zastanawiając się, jakby na tym po prostu zostało, zjadłam naprawdę niedużo tego oscypka, a oscypki teraz, jak widać, niestety nie są do końca owcze, tylko często są robione na mleku kozim. Przepraszam, na mleku krowim. No i następnego dnia rano budzę się dokładnie z tym samym potokiem i znowu już jest kolejny dzień, kiedy nie jest idealnie. Natomiast nie będę teraz znowu powtarzać 3-dniowego postu, przynajmniej w tym tygodniu. Postaram się po prostu wywalić nabiał, zobaczymy co będzie. I też nie polecam Tobie, dlaczego to mówię, bo robienie też takich przewlekłych postów nie jest dobre dla naszego organizmu. Jeżeli mamy bardzo duży deficyt kaloryczny przez długi okres czasu, to nasz organizm nie czuje się bezpiecznie i wiele osób, które po prostu często się głodzą, czyli albo jedzą poniżej 1000 kalorii, albo na przykład ostatnio miałam taki przypadek pacjentki, która co drugi dzień po prostu nie jadła. Tak, jest to metoda na post, natomiast jeżeli w tym dniu, kiedy jesz, jesz znów bardzo mało, to po prostu głodzisz swój organizm. I suma summarum, on nie jest w stanie równowagi, on jest niedożywiony i nawet jeżeli na początku chudniesz, to później zazwyczaj ta waga się zupełnie zatrzymuje, bo nasz metabolizm mega spowalnia. Więc nie polecam Ci też takich bardzo rygorystycznych postów, które będą trwały bardzo długo. Doktor właśnie Walter Longo mówi o tym, aby robić taki post w zależności od naszego stanu zdrowia raz na miesiąc, raz na 4 miesiące, raz na pół roku, a może nawet raz na rok. I możesz zacząć od takich krótszych postów, bądź postów okresowych. Także o tym też warto pamiętać, żeby nie popadać po prostu ze skrajności w skrajność. No, także to jest moja historia 3-dniowego postu. Dajcie znać, czy Wy też próbowaliście kiedyś pościć i czy interesuje Was ten temat różnego rodzaju postów, bo jest bardzo wiele metod w zależności od naszych celów i dolegliwości. I być może o tym będzie kolejny film. A teraz pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!